Bardzo serdecznie w Galerii Brama Bielańska na kolejnym wernisażu, tym razem o nieco innej tematyce. Chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu własnym, ale również w imieniu pana doktora Tadeusza Skoczka, dyrektora Muzeum Niepodległości. Są tutaj obok mnie osoby, które bardzo przyczyniły się do stworzenia i utworzenia tej niezwykłej, bardzo wyjątkowej wystawy. Wystawy poświęconej Baonowi Stołecznemu. Po raz pierwszy jest taka wystawa organizowana w Polsce i w Warszawie i myślę, że na świecie. Baon Stołeczny powstał w marcu 1936 roku i w tym momencie jeszcze nie miał swojego sztandaru. Sztandar został wręczony dopiero 4 listopada 1936 roku. W czasie służby, tak zwanej zmiany górskiej Baonu Stołecznego, tam możecie Państwo zobaczyć umundurowanie żołnierzy tej zmiany, czyli umundurowanie podhalańskie i piłsudskie. Sztandar jest to jeden, chyba ostatni sztandar, albo jeden z ostatnich sztandarów wręczonych przed wybuchem II wojny światowej. Sztandar służył razem z Baonem w najważniejszych momentach w uroczystościach państwowych, wizytach delegacji zagranicznych. W 1939 roku we wrześniu został ukryty w kościele Świętego Krzyża w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej i leżał sobie spokojnie, tak powiem. Nikt nie wiedział o nim poza proboszczem, księdzem Krause i żołnierzami Baonu Stołecznego. Do wybuchu Powstania Warszawskiego 23 sierpnia 1944 roku zaczęły się bardzo ciężkie walki w kościele Świętego Krzyża. I sztandar tam spłonął. Są zdjęcia pokazujące żołnierzy kompanii Lewar walczące z pożarem właśnie w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. To tam w tym płoniach jest sztandar. Płonie sztandar. W czasie odbudowy kościoła została odnaleziona głowica. Orzeł z puszką. Orzeł, który ma spalone jedno skrzydło. Świętej pamięci Tomasza Sarneckiego, inspiratora, podjęliśmy działania zmierzające do rekonstrukcji tego sztandaru. Droga nie była prosta, bo założenie było takie, że nie idziemy na skróty. Działamy, odtwarzamy sztandar technikami i materiałami przedwojennymi II Rzeczypospolitej. Co jak wiadomo, raz, że jest czasochłonne, drugie, wymaga finansowania. Tomek przygotował specjalny album o Baonie Stołecznym, który wydrukujemy w gabinecie, jak to wygląda, który był cegiełką, którą można było nabyć, wspierając odbudowę sztandaru Baonu Stołecznego. Tomek był autorem projektu przygotowania badań historycznych, jak ten sztandar wyglądał na podstawie zdjęć, zachowanych zdjęć, analizy dogłębnej. To jest jego dzieło, rysunki tutaj Srenki Warszawskiej, poszczególne rysunki IPS. To on odtworzył, to jest jego dzieło. Podejrzewam, że to są dziesiątki, jak nie setki godzin siedzenia po nocach, analizowania. To jest jego wielkie dzieło. W 2014 roku, 23 sierpnia, sztandar został poświęcony w kościele Świętego Krzyża. 28 września tata ze swoim oddziałem mieszkał na Mazowieckiej w hotelu oficerskim Florianka i nadzorował oficjalne podpisanie kapitulacji Warszawy, które się odbyło w listopadzie. Następnego dnia rozbrojony był cały oddział, włącznie z dowódcą, i samochodami ciężarowymi zostali wywiezieni do Sachsenhausen, do obozu.